Tegoroczny maj przyniósł ze sobą długo wyczekiwaną wiosnę, czas więc podsumować ją kolejnym wydaniem Merkuriusza Mszczanowskiego w wersji TV. W trakcie realizacji projektu Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczanowie w mieście pojawiły się nasadzenia nowych roślin. Dzięki temu wiosenny Mszczanów jest w tym roku jeszcze bardziej zielony niż zazwyczaj. Nowe rośliny pojawiły się na terenie zakościennych błoni oraz przy ulicach Dworcowej, Józefa Poniatowskiego i Grójeckiej. W przypadku ostatniej z wymienionych, oprócz nasadzeń wzdłuż drogi, wykonano je również na skwerze i wokół zbiornika przeciwpożarowego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jeśli maj, to oczywiście rozpoczęcie egzaminów maturalnych. W tym roku przystąpiło do nich 25 wychowanków Liceum Ogólnokształcącego imienia Szarych Szeregów oraz 48 byłych już uczniów zespołu szkół w Mszczanowie. Formuła sprawdzianów dojrzałości była nieco inna niż w poprzednich latach, ale nadal absolwenci musieli wykazać się wiedzą z języków ojczystego i obcego, a także z matematyki. Maturzystów zwolniono ze zdawania egzaminów ustnych oraz wybranego przedmiotu dodatkowego. Parę słów komentarza odnośnie wczoraj polskiego. Zaskoczyły Was tematy? Niespecjalnie, ponieważ tak jak się spodziewaliśmy, była walka na pewno. No i ten drugi temat, no to ja się tego drugiego się nie spodziewałem, ale ten pierwszy był spodziewany jak najbardziej. Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują? Nie. A jak nastroje dzisiaj przed matematyką? No mamy nadzieję, że jakoś pójdzie. Niektórzy mają różne, powiedzmy, różny stopień zajęcia matematyki, może ja może nie za duży, więc liczę, że po prostu jakoś tam się zda. A co myślicie w ogóle o tych zmianach? Tegoroczna matura ma być teoretycznie łatwiejsza. Myślicie tak po wczorajszym, że faktycznie? Myślę, że jest to trochę iluzoryczne, ponieważ po prostu zmniejszono liczbę punktów, a wycięto i tak treści, które mogą się w pewien sposób i tak pojawić, więc te zmiany są raczej takie po prostu kosmetyczne. A co jeszcze zdajecie? Bo chyba jeszcze trzeba jeden przedmiot, czy w tym roku nie? Nie trzeba zdawać w tym roku rozszerzeń. No właśnie tak. Serii angielski, no i na przykład ja jeszcze znaję polskie rozszerzone historie. A czego się najbardziej boisz? Znaczy w sensie, nie wiem, no, może boisz to złe słowo. No matematyki. Matematyki. Znaczy, ścisłe przedmioty, to moja bajka. Czyli to nie był dobry pomysł, że wprowadzono z powrotem matematykę na maturze? No, nie był dobry pomysł. Trwają prace w ramach ostatniego etapu rewitalizacji przykościelnego parku miejskiego. Po ich zakończeniu na terenie tym pojawią się m.in. pump track, fontanna dyszowa, siłownia zewnętrzna oraz dwa place zabaw, nowoczesny i naturalistyczny. Nie zabraknie również małej infrastruktury, która złoży się na strefę relaksu. Istnieje szansa, że teren zostanie udostępniony mieszkańcom pod koniec sierpnia tego roku. Mszczanów na starej fotografii to tytuł pierwszej wystawy, która została udostępniona odwiedzającym Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów w ramach nowo powstałej w obiekcie galerii. Prezentowane na niej zdjęcia pokazują nie tylko, jak zmieniało się miasto na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX wieku, ale także są świadectwami jego dramatycznej historii. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy i odbycia fotopodróży przez dzieje Mszczanowa. Wyeksponowane zdjęcia będzie można oglądać do końca sierpnia bieżącego roku w budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Już teraz zapraszamy również na drugą odsłonę wystawy, składającą się z fotografii wojennych, które zostaną zaprezentowane z okazji kolejnej rocznicy Bitwy Mszczanowskiej z 11 września 1939 roku.